Witam Państwa radnych oraz Panią Stanisławę Rzymczyk, wiceburmistrza gminy Stepnica oraz Panią sekretarz Mariora Michwiry na Komisji do Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. Pozwolę sobie przeczytać porządek obrad. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe. Podpunkt pierwszy, stwierdzenie kworum. Podpunkt drugi, przyjęcie w porządku obrad. Podpunkt trzeci, przyjęcie protokołu na 2015 wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Społecznych i Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 marca 2015 roku. Punkt drugi, rozpatrzenie protokołów uchwał. Podpunkt pierwszy, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. Podpunkt drugi, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. Podpunkt trzeci, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz warunków i trybów składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podpunkt czwarty, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Podpunkt trzeci, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Podpunkt szósty, w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Stepnica na 2015 rok. Podpunkt siódmy, w sprawie określenia formy trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów. Podpunkt ósmy, w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi ośrodka pomocy społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Podpunkt dziewiąty, zmieniająca uchwałę w sprawie statusu gminy Stepnica. Podpunkt dziesiąty, w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Stepnica w lokalnej grupie działań na szansę bezdroży gminy Zagrodzieńskiego w okresie programowania 2014-2020. Punkt trzeci, wolne wnioski. Punkt czwarty, zamknięcie posiedzenia. Czy mamy jakieś zmiany do porządku obrad? Czy Państwo mają jakieś zmiany? Proszę Państwa, prosiłabym, aby również do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej, ponieważ opinie zarządu powiatu technicznie i dlatego ta uchwała. Czyli w punkcie w punkcie 11. Tak. Kolejne projekty dwa uchwały, które tego samego uchwały dotyczą, ale muszą być ujęte w postaci odrębnych projektów. Jest to projekt w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z wprowadzonymi zmianami. Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? No, jedna głośno. W takim razie możemy przejść. Podpunkt pierwszy. Stwierdzenie kworum. Stwierdzam na podstawie listy obecności kworum, możemy rozpocząć obrady. Podpunkt drugi. Przyjęcie protokołu, przyjęcie w porządku obrad.
już przyjęliśmy. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu nr 2 na 2015 wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Społecznych i Wsparcia Gospodarki Budżetu Rady Miejskiej w Stępnicy z dnia 3 marca 2015 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden. Punkt drugi, rozpatrzenie projektów uchwał. Punkt pierwszy, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Stępnica. Tutaj bardzo proszę, jeśli można kilka słów. Proszę Państwa, projekt uchwały, który Państwo otrzymaliście w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Stępnica. To jest pierwszy projekt, bo w tytule jest drugi projekt identyczny, ale treść jest inna. Pierwszy projekt dotyczy, zawiera 5 załączników i w paragrafie trzecim Państwo właśnie napisane przedmiotem zmiany studium jest weryfikacja zasięgu strefy ochrony pośredniej wód podziemnych w Miłowie, załącznik nr 1. Po prostu należy dostosować do wymogów prawnych to ujęcie, te granice ochrony pośredniej. Państwo macie też taki załącznik nr 5 do rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. I zgodnie z tymi przepisami tego zarządzenia należy przeprowadzić, dostosować do wymogów tego właśnie zarządzenia. I dlatego też jest to projekt uchwały w sprawie przystąpienia. Potem będziecie Państwo podejmować uchwały o przyjęciu takiego, takiej zmiany studium, czyli potem będzie już opracowanie uzgodnione ze wszelkimi służbami i otrzymacie Państwo już projekt uchwały do uchwalenia zmiany tego studium, a to jest o przystąpieniu. Dlatego zaznaczone właśnie tutaj obszary na tych załącznikach, jeżeli chodzi o ujęcie wody w Miłowie, załącznik nr 1, potem Państwo macie załącznik nr 2, bo cały czas dotyczy właśnie tej zmiany, to dotyczy podziemia w Miłowie, czyli mamy ujęcie wody w Miłowie i właśnie należy zweryfikować zasięg strefy ochronnej ujęć wody właśnie wodociągu Miłowa, ujęcia wody w Miłowie. Natomiast w punkcie drugim, w paragrafie trzecim Państwo macie weryfikację zasięgu pasa technicznego i pasa ochronnego brzegu morskiego. I teraz proszę Państwa, macie zaznaczone na załącznikach od numer 3 do 5, jak obecnie wygląda ta strefa zaznaczona w naszym studium, które było uchwalane w 2006 roku. Ponieważ ta strefa jest bardzo rozszerzona, nie ma potrzeby. Aktualnie obowiązujące przepisy naprawdę dopuszczają możliwość jak gdyby budowy w pobliżu tutaj tej strefy, ale ta strefa jest bardzo rozszerzona, ona musi ulec weryfikacji i właśnie dlatego w tym punkcie jest taki zapis weryfikacja zasięgu pasa technicznego i pasa ochronnego brzegu morskiego. Żeby nie blokować pewnych inwestycji, nawet czy mieszkaniowych, jeżeli będzie można w tych rejonach realizować w niewielkiej odległości, w dopuszczalnej, tak jak przepisy będą stanowiły. Ale zmiany nie będzie jako takiego. Proszę? Zmiany nie będzie. To znaczy, tu będzie zmiana, będzie troszeczkę ten pas w sumie zweryfikowany, zawężony. Zmniejszony. Tak. I to byłoby do tej uchwały. A z czego wynika weryfikacja tego pasa? Co nas obliguje do tego, żeby podjąć taką uchwałę? Po co podejmujemy tę uchwałę? To znaczy, bo my inaczej... To jest sposób na zmianę studium. Ja wiem, że to jest sposób, Pani Dobuś, na zmianę studium, ale myśmy tą strefę nie tak dawno uchwalali. I myślę, że taka strefa ochronna pasa technicznego
i pasa ochronnego Brzegu Morskiego, no powinna być, że to też by się nikt się nie budował w tej strefie pasa tego technicznego i ochronnego. I z czego wynika, że mamy to zmieniać? Ktoś nam każe to zmieniać, przepis mówi, że mamy to zmienić. Czy sam z siebie, czy jest inwestor, który chce inwestować w tej dzisiejszej strefie, której nie może, bo jest strefa, z czego wynika ta zmiana? Po co to układ odejmujemy? Że my będziemy zmieniać tą strefę? Z czego wynika ta uchwała? Ja się o to pytam cały czas. Chcę zrozumieć, po co będziemy podejmować, bo ja rozumiem, że strefa ochronna ujęcia wody to jest obowiązek, bo jest w dzienniku urzędowym wojewódzkim ukazało się zarządzenie dyrektora o tym, że ustalona jest strefa pośrednia i bezpośrednia ujęcia wody w Miłowie i to jakby jest konsekwencją tego, musimy to uchwalić, że ta strefa faktycznie jest prawem tutaj chroniona u nas. No to jest konsekwencja tego, co się ukazało w dzienniku, w monitorze wojewódzkim, czy w dzienniku wojewódzkim, jak to się tam nazywa, nie pamiętam. To znaczy tak, ja bym musiała pójść, bo mam te przepisy na górze z pamięci, nie pamiętam wszystkich przepisów, panie przewodniczący, jest zapisane w uzasadnieniu. Jakkolwiek nie pamiętam za każdy raz wszystkich przepisów, które numer, ale wynika to ze zmian. Mam tam do góry, jeżeli pozwolicie, to przyniosę, jest to dwie, trzy strony i ja mogę przeczytać. Znaczy nie, ja oczekuję, że na sesji nie mamy co teraz tam latać. Bo ja chcę wiedzieć, po co ja tą uchwałę podejmować, tak? Bo dla mnie ta strefa jest fajna, bo ona chroni w sposób dostateczny brzeg morski i nie wiem, z czego wynikają te zmiany teraz. No bo, chyba, że czymś nie wiem, że jest jakiś inwestor, który się zgłosił i w związku z tym, że jest on ograniczenia, tego nie może robić, no to chcę mu zrobić dobrze i zmniejszyć tą strefę, a jeżeli nie ma, to czegoś takiego, no to po co mam tą uchwałę? No ale to... Nie wiem, czy Państwo chcą teraz oczywiście odpowiedź na to pytanie, czy na sesji dać trochę czas Pani burmistrz? Na sesji. Na sesji, tak? Czyli będziemy głosować również na sesji. To była komisja, będzie miała pytanie. Już była druga komisja. Dobrze, czyli zostawiamy tą uchwałę w zawieszeniu i będziemy głosować na sesji, jeżeli takie Państwa jest tutaj. Tak? Tak. Przechodzimy do punktu drugiego, który wstąpienia do rozporządzenia zmiany studiów warunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego w gminie Stepnica. Tutaj również poprosimy o wyjaśnienie. W pierwszym punkcie w paragrafie trzecim Państwo macie, co jest przedmiotem zmiany studium. Pierwszy punkt dotyczy miejscowości Godzierzyno. Jeżeli tutaj, proszę Państwa, przełączniki numer 1 dotyczy to Świecowic, a jest to obręb Godzierzyno. Jest to teren, który był terenem przeznaczeniem na wydobywanie wody. Miała to osoba przydatna koncesję, po wszystkim daje wojewoda. Ta koncesja już wygasła, z tego pamiętam, to tam się przeszkodniał. Już w tej chwili ten teren ma inna osoba wykupiła. Praktycznie wydobywania tego wodku nie było. I teraz ta osoba, która kupiła na własność ten grunt, sobie no, prosiła o to, żeby to był teren przeznaczony na rolnicze użytkowanie. I tutaj nie ma żadnych przeszkód, żeby tam zmienić to przeznaczenie. Jest to po Zwierzyńskim? Tak, to chodzi o Zwierzyńskiego. Byłego, tak. Bo to znaczy pana. Byłego właściciela, tak. Teraz proszę Państwa, łąka, żarnowora Cimbrz.
tych trzech miejscowościach zmiany dotyczą ujęte w załączniku numer 2 do 3, czyli są tutaj dwa załączniki, które obejmują te miejscowości. I w poprzednich, w obecnie obowiązującym studium te tereny były przeznaczone na przemysły, na usługi. Natomiast w tej chwili jest propozycja, aby żeby te tereny przeznaczyć na cele zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i usługowej oraz użytkowanie rolnicze. Ponieważ nikt nie zgłaszał się z zamiarem zabudowy na przykład na przemysł, natomiast rzeczywiście tutaj może być na te cele zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i usługowej ten teren przeznaczony. I to jest załącznik numer 2, tak? A gdzie to są te tereny? Które się chciałem to umiejscowić na gruncie, nie bardzo, bo właśnie. Widzę, to jest Raciwierz. Ja też mówię. Plac sportowy, to jest szkoła, rozumiem? Na tej mapie, bo ta mapa jest taka niewyraźna. Raciwierz. Raciwierz to jest tak. Łąka. Nie, to idzie bardziej w stronę nas, Czarnowa. Nie, no załącznik numer 2 ja patrzę, tak? To znaczy, proszę Państwa, na załączniku drugim, jak spojrzycie tam u góry bardziej, po prawej stronie, są te bloki nowe i bloki te wyrostki były, tak? To jest właśnie ten rejon, tutaj jedno wyraźnie dalsza, tak? A łąka będzie nam powyżej, bo obręby wiadomo, że miejscowości. Co to ma być za teren? Zabudowa mieszkaniowa, rekreacyjna i usługowa. Tak jak tutaj pisze, na dłużania i rodzica. Tak. Tak jak tu pan. Bo dotychczasowa to był przemysł usługi, tak? A tu będzie większa możliwość po prostu zagospodarowania terenu o terenu, jeżeli by ktoś z Państwa. I tu na górze to się opiera o co? Droga, co to jest? Nie ma między to przecież usług. No to jest jeszcze troszeczkę na lokalności. A nie ma takiej ludzkiej maszyny, żeby popatrzeć? Pani burmistrz może pomagać. To znaczy tak, bardzo proszę poprosić, jeśli Państwo pozwolicie Panią Madlenę z mapami, dajcie tam nowokolorowymi tak, żeby po prostu można było. No, żeby to tak. No bo na tym to ja wiem. No, no to jest takie malutkie. Drogo, to tylko tam wystarczy na drogę. To może przepraszam, może my będziemy ten drugi punkt, kto zostawi, ponieważ chyba szkoda czasu, tak? Tak, jeżeli, to jeżeli będzie potrzeba, to przejdzie następny też. Teraz Czarnodzień, proszę Państwa, prowadzi na załączniku 4. Proszę tam spojrzeć na załącznik 4. Jest to teren, który użytkuje Pan Miłośny. To jest grunty Skarbu Państwa, Maciej Żabel i rolniczo wykorzystuje i chce dalej wykorzystywać, natomiast w obecnym studium to jest przeznaczone na cele tam rekreacji, zawodowej i tak dalej. NPU tak zwane, mieszkaniowo-usługowe. Wiadomo, że gdyby chciał zakupić od agencji te grunty, to wartość gruntów przeznaczona właśnie w studium na takie cele jest znacznie wyższa niż rolniczo użytkowanie. Kiedyś podejmowana też była tego typu uchwała na wniosek też jednej mieszkanki tam w Raciwierzu. To jest podobna sytuacja. I nie ma przyszłość, żeby po prostu przeciąć ten teren w taki sposób. Na załączniku 5
też tam jest taki niewielki obszar powierzchni ulicy Portowej, tam w kierunku poza portem jeszcze. Jest to prywatna własność pana Saborskiego, on jest z Gliwic zawsze, no ale tutaj ma grunty. On już wcześniej występował, proszę Państwa, z wnioskiem o zmianę tutaj tego terenu. I na usługi mieszkaniowe, znaczy na usługi i mieszkanie, żeby był charakter tego terenu taki właśnie, tak proszę, żeby wziąć. I teraz proszę spojrzeć na numer 6, bo to już będzie dotyczyło załącznika numer 6. Jeżeli spojrzymy na ulicę po byłym torowisku, to jest obszar między ulicą Krzypowskiego, a tą nową ulicą po byłym torowisku. Jest to teren właśnie gminny i ten teren, może tak, za panią Krystyną Kisielka, może tak określę, krótko, żebyście Państwo mieli to miejscowienie. To jest właśnie dalej po prawej stronie, jak się jedzie na Goleniu, właśnie tam za nim tym zabudowaniami jeszcze troszeczkę dalej. To teren jest propozycja, aby właśnie pozwolić na takie cele, jak tutaj Państwo macie w projekcie uchwały. Natomiast troszeczkę wcześniej po prawej stronie tej nowej drogi jest taki trójkąt i tutaj po prostu jest część nasza, część własność prywatna, ale ten teren może być spokojnie przeznaczony właśnie na zabudowę mieszkania. Tym bardziej, że tam niedaleko też już zabudowa istnieje. Czy są pytania do nieco czwartego? Nie, a w takim razie poprosimy tutaj panią Marlenę Konarek o wyjaśnienie. Musimy mapę zobaczyć. Załącznik numer 2. Dokładnie, załącznik numer 3. 3, 2 i 3. Zobaczmy, że to łąka, żeby na mapie tak numer 2 i 3. Ale mapa, no właśnie, mapa kolorowa ze studium obecnego może nie obowiązuje. To z tego dużego dużo ma, ale mapa jest zaznaczoną zmianą, którą uchwalę. No tak, zmianę. No to mamy tutaj. Ale nie taką malutką, jak dostaliśmy, bo to mamy. To dziękuję no tak. bardzo. Nie, dużą mapę, która była podkładem do tego, żeby zrobić to. Ale tej, na tej mapie nic nie widać. Tak, ale to jest w zasobach Urzędu Morskiego i my takiej mapy nie mamy wyznaczonej. Ale my nie chcemy pasa technicznego, tylko chcemy te zmiany, które są w łące. A, to jest załącznik numer 2 i 3, tak? No dobrze, ale to tutaj jest na mapie. I to jest, wyrysowany ten obszar? Tak. To są dwa obszary. Ten różowy i ten wyżej. O co chodzi z tą prawą? Mogę przynieść mniejszą kartę, z którą będzie wskazywała. A podrobimy. No, jak mam stołek, to mogę pasować. Chyba nie dałby Pani rady. Ale myślę, że tu też... Tu. O, tutaj też będzie widać, bo to jest ten sam, ta sama zaserwowana masa. Czyli to jest ten, to miejsce i ten. Tu jest łąka. Tak, to jest łąka i tu jest... A te tereny to co to jest? Co to są te tereny? To jest M, czyli strach funkcji mieszkaniowej z usługami, strach funkcji mieszkaniowej z usługami. I tutaj te nowe bloki wybudowaliśmy, no. I są stare bloki. No to też zmieniamy na strach funkcji mieszkaniowej. A którą na rolnicze? To. Gdzie jest PUS, czyli strefa funkcji mieszkaniowej. Czyli tu w rejonie Racimierza, tak? I oczywiście produkcyjny składowy magazynowy. Ten PUS. Czy co to u was ten wybudowałeś? No my tak myślimy, że to jest ten chyba kawałek tam koło niej. No tak nie widać na tym. A w Żarnowie to gdzie to jest?
To jest tylko ten różowy obszar. Nie będzie obecnie. Ten jakby niżej. To jest ten różowy obszar, który jest tu narysowany. Czyli to się łączy z tą stamtąd. Tam, gdzie jest napisane PUS, to ten PUS zmieniony będzie na co, rolnicze przeznaczone. No dobrze. Czy wystarczające jest wyjaśnienie? Nie wchodzi to na grunt tego PGR-u? Nie. No właśnie, a może wchodzi? No nie wchodzi. Nie, bo to się, my ucinamy to w momencie nowych bloków. Tak? Tam będzie zmiana tylko na stałe funkcje mieszkania z usługami, a PGR-y są, PGR jest wyżej, powyżej. Czyli powyżej. To jest, bo ja rozumiem, że to są bloki. To są bloki. Tak. Wiadomo, że jest dzienniku opublikowane, jest badania zrobione, nowa strefa jest wytyczona, tak. Ogłoszona gdzieś w monitorze wojewódzkim. Tak, a jeżeli dotyczy pasa, bo to jest pas ochrony technicznej. Pas techniczny to jest zaraz przy granicy właśnie na styku wody i lodu, a pas ochrony oddział, to jest ten zakres, w którym oddziałuje człowiek na pas techniczny. I bodajże w 2010 roku Rada Gminy opiniowała pozytywnie zakres tego pasa ochronnego. I tutaj właśnie akurat do tego to ta mapa wskazuje i to było opiniowane przez Radę Gminy, tak? Ten czerwony, tak? Tutaj ten czerwony zakres, który jest narysowany, to jest właśnie ten pas ochronny, który w tej chwili ma bardzo zbliżone, bo to jest opis bardzo jakby słowny tego, tak? Ale to ma bardzo zbliżone przebieg. Pytanie nasze jest, po co mamy te zmiany robić? Po co to studium mamy zmieniać, skoro pas jest? Pas jest, ale w tej chwili w studium mamy dużo szerszy, tak? A jeżeli mamy dużo szerszy, no, to każdy urbanista, patrząc na to studium, za chwilę, znaczy tak, musimy wtedy to z Urzędem Morskim opiniować, tak? Każdą decyzję o warunkach zabudowy, każdą inwestycję, którą chcemy realizować, musimy opiniować z Urzędem Morskim. W przypadku, kiedy to, no, nie może być też w naszym dokumencie czegoś, czego nie ma na dzień dzisiejszy. Ten pas mamy szeroki, a on w rzeczywistości nie jest taki, nie ma takiego rozmiaru, nie, tak? Nie rozumiem. Zaopiniowany, czy według mnie jest, tak? Jest zaopiniowany, tak. Bo Urząd Morski nam przysłał tam w 2010 tak. roku. I myśmy pozytywnie zaopiniowali ten pas. Ale nie zmieniliśmy wtedy w studium, tak? I studium mamy taki, a powinniśmy mieć taki wąski, tak? Więc to jest dostosowanie tego dokumentu do istniejących przepisów i zarządzania dyrektora Urzędu Morskiego. Robimy to w tak zwanej okresie. Ja rozumiem, że będzie od nowa wytyczany? Nie, pas jest, to tylko nasze studium zmieniamy, dostosowujemy. Tylko nasze studium. Ten pas jest, dyrektor Urzędu Morskiego zatwierdził w takiej formie, jak tutaj za pana przewodniczącego plecami.
I my już tu nie zmieniamy w tym zakresie. Nie będziemy tylko zmężać, poszerzać, tylko po prostu musimy usankcjonować stan faktyczny, jaki jest, bo on jest, tylko w naszym studium go nie ma. Tylko nasze studium dostosowuje. Zmiana polega na tym, że on będzie naniesiony do studium. Dokładnie, to jest taka sama zmiana, jak zmiana tego ujęcia wody w miurze. Czyli było takie, robimy inny zakres, było takie, robimy inny zakres. Wszystko jasne, czyli możemy, wszystko jest wyjaśnione, dziękuję Pani Marzenie. Drodzy Państwo, to przy tym, że mamy już wyjaśniony podpunkt pierwszy, może na chwilkę, bo przy okazji cofniemy się do punktu pierwszego. Jeżeli już nie ma więcej pytań i jest szczegółowo wyjaśnione przez osobę, to bardzo proszę, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie, dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. Tu również już mamy, mam nadzieję, w 100% wyjaśnione. Możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie mamy, kto się wstrzymał, nie ma żadnego. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat zagospodarowania opłatami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kto z Państwa, każdy dostał informację, każdy dostał w jaki sposób będzie deklaracja.